Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas. Szwecja to kraj, który ma w sumie dość nieciekawą sytuację na starcie, bo jesteśmy podlegli w Unii Personalnej poddaniom. Ale spokojna wasza, nasze drzewko misji opiera się na tym, żebyśmy stoczyli tą wojnę domową i ogłosili niepodległość. Muszę przyznać, że jest naprawdę to ciekawie zrobione, bo musimy poszukać wsparcia zarówno u sąsiadów, poszukać jakiegoś przywódcy militarnego oraz wsparcia od naszych własnych stanów. Mega klimatycznie jest to zrobione. Szwedzkie idee w sumie nie pamiętam, jakie były wcześniej, bo dość dawno grałem Szwedami, ale pamiętam, że byli zawsze mega mocni pod piechotę i nadal tak jest. Plus 20 ICA, czyli Infantry Combat Ability, to jest mega mocna rzecz. O, i dodatkowy Manpower, Goods Production, mega mocne, aż się chce zagrać builda religijne, ilościowe i handlowe. Wszyscy wiemy po co. A dostała jeszcze Szwecja przepotężną kopalnię miedzi. Naprawdę. 9 do produkcji tutaj to jest jakaś masakra totalna. Nie wiem, kto na to wpadł w paradoksie, a to jest jeden z najmocniejszych ekonomicznych monumentów w grze obecnie. No ale nie zmienia to faktu, że no 7 golda zarabiamy, nasza sytuacja nie jest jakaś super i będziemy mieli na co wydawać, a w zasadzie będziemy musieli rozbudować naszą flotę. Bo silna flota, dużo galer to jest clue do wygrania naszej wojny o niepodległość. Tym bardziej jak mamy Fuksa i Dania posiada rywali takich jak Anglia oraz Polska. To jest naprawdę dobre rozpoczęcie. Ale jak to Polska nie może dosięgnąć Danii? A Litwa może? Litwa może, głupki? No dobra, dobra, dobra. Ale wojsko wyłączamy na chwilę, wyłączamy też forty, które mamy, flotę jak zwykle. Transportowce będę sprzedawał oraz statek handlowy również sprzedam. Galerki niech płyną nam na Bałtyk. Nie mamy też żadnych specjalnych doradców, więc początkowo zatrudnimy tylko i wyłącznie pana z dyscypliną. Jeżeli idzie o Stany, tutaj zostaliśmy jakoś mega pokrzywdzeni jako Szwedzi. Mamy tylko 26 ziemi koronnej, więc siłą rzeczy nie weźmiemy każdego punktu z Monarchy Points, bo potrzebujemy do tego przynajmniej 30 ziemi koronnej. Mega to boli, więc będę priorytetyzował oczywiście punkty militarne oraz punkty dyplomatyczne. U szlachty dodatkowo bierzemy supremację oraz tańszego doradcę militarnego. U kleru przydadzą nam się religijni dyplomaci oraz coś takiego ogólnego, albo mimo wszystko i jednak wezmę doradców. Dlaczego biorę przywileje, mimo iż w sumie nie mam tych doradców? A to dlatego, że potrzebujemy tego do naszych misji. Że w zasadzie dwa estate'y potrzebują przynajmniej 3 przywilei. No więc w sumie na razie tak mniej więcej nam się to prezentuje. Potem jakaś misja, tutaj naprawdę albo tańszy doradca, albo ohoho! Tak, ogłośmy niepodległość i dostaniemy generała. Ej, to się super nam wpasowuje. Biorę tą misję i odebranie ziemi. I tak, moglibyśmy rozdać kolejny punkt, ale nie chcemy siedzieć na 1%. Tak samo nie chcemy sprzedawać tego. Jeszcze nie odpauzowałem i już 2 zadania możemy wykonać, więc teraz pozostało nam poszukać sojuszników i może kiedyś, jak będziecie chcieli, zrobimy na przykład też uwolnienie Szwecji bez sojuszników. Tylko czy ja wtedy będę mógł zrobić tą misję? Nie wiem. Więc sięgnijmy do Anglii. Bo wystarczy nam jeden sojusznik. Już to mogę mieć. Super. Więc ostatnie, co nam zostało, to przygotować się militarnie, ale to zrobimy na samym końcu, zatrudniając Free Company. Czyli jeszcze sięgnę do stanu mieszczańskiego, weźmiemy pożyczki, żeby już szybko zacząć robić naszą flotę. Już pożyczki, nie odpauzował, już pożyczki ma. Daj tam nie te galerki, daj tam nie te galerki. Super, więcej galer. No i robię ich 19. Buduję też siatkę szpiegowską na Danię, to nam się zawsze przyda. I odpauzowujemy. I w sumie muszę przyznać, że dobrze jest poczekać, bo już widzę, że na przykład Norwegia skasowała troszeczkę armii. Tak samo widzę, że robi Dania. Ta, oczywiście Gotlandia splądrowała mi całe wybrzeże. Co w tym dziwnego? Flota gotowa, zatrudnimy do niej admirała. I pamiętajcie, że jedną z najważniejszych statystyk teraz u admirałów już od dłuższego czasu jest manewer. No ale myślę, że jesteśmy, mając już flotę, gotowi na wojnę, więc wszystko leci w górę. I powiem szczerze, że tutaj bardzo chętnie bym zatrudnił Finnish Company, bo ma plus 3 do siege'a, do oblegania. No to fortece wszystkie by leciało od razu w dół. No ale do misji musimy zatrudnić wolną kompanię. Oh my god, dzisiaj będzie bez baita, przepraszam. I mamy to zrobione. Pozyskaliśmy wszystkich sojuszników. I lecimy po kolei. Bardzo mi się też podobają te opisy misji, przedstawiające mniej więcej tą sytuację w kraju. Muszę przyznać, że ani na zakonie, ani na Polsce nie czytałem tego sobie, ale w przypadku Szwecji to zrobiłem. I zacznijmy od rebelii. No i musimy zdecydować, czy jednak nie nadszedł czas na rebelię, czy jednak na
nadszedł. Moim zdaniem jak najbardziej czas na rebelię. Pozyskajmy sojuszników i powiem szczerze, że dzisiaj pójdę z pomocą sojuszników. Będziemy szukali rywali, ale w innym wypadku, jeżeli chcecie, kiedyś rozegramy taką solową wojnę przeciwko Danii. Dajcie mi znać, czy chcecie coś takiego zobaczyć w przyszłym tygodniu, czy za jakiś inny czas. Więc dzisiaj szukamy pomocy sojuszników. I tak, Polska pomogła oraz Burgundia. I powiem szczerze, flota burgundzka i angielska, to duńska nie ma w ogóle tutaj żadnych szans z nami. Doradca wojskowy. Freedom! I powiem szczerze, ten generał to przekoksany gość Johan Vasa, który ma 4 do szoka. Na początku szok jest mega ważny, więc on nam daje sporą przewagę. I ostatnie poparcie naszych stanów. No i w zasadzie możemy sięgnąć do każdego stanu, daje nam to odpowiednie bonus lub minusy, albo powiedzieć, że nie, damy sobie radę sami. I kiedyś też tak może spróbujemy, ale to jak mówiłem, dajcie mi znać. I nie ukrywam, ten dodatkowy dowódca, z który jest praktycznie za darmo, mnie tutaj najbardziej kusi. Co prawda będziemy mieli niezły dług u szlachty. Mieszczanie zbudują nam flotę, którą w zasadzie już mam, więc jej nie potrzebuję, a kler mi da 200 wpływów papieskich? Dobra, powiem szczerze, to jest zdecydowanie najmocniejsze. Dlaczego? No bo weźmiemy 4 rozwinięcia. Zobaczcie, dodatkowy manpower, tańsza armia, moralki, kolejne 10% tańsze budowanie potem i national tax. No, dużo mega dobrych rzeczy, które możemy potem tutaj wykorzystać, czy też tańsze pożyczki. Ale ja wezmę tego tańszego doradcę. No 75% taniej za doradcę, to on jest po prostu darmowy, no. Ale jeżeli nie jesteście doświadczonym graczem, no to jednak bonusy papieskie bym brał. No i plus 2,076 mnie typek kosztuje. Nawet go ulepszam od razu do trójeczki. Tu się nie ma co zastanawiać. I bardzo szybko go ulepszę do piątki zaraz po wojnie. I w zasadzie zostało mi tylko zdecydować, które idee militarne wezmę jako pierwsze dla nas, bo siłą rzeczy będziemy musieli je wybrać. Mamy gigantyczne dążenie niepodległościowe. Plus 100. To jest po prostu nie do utrzymania. I jestem aż ciekaw, jak Dania sobie tutaj radzi z tej pozycji. Dlatego musimy wypowiedzieć wojnę o niepodległość i w tej wojnie będzie zakon oraz Brandenburgia. To naprawdę ciekawy opening mi się zrobił. Mamy zdecydowaną przewagę liczebną. No tylko okej, wiemy, że też Norwegia będzie walczyła przeciwko nam, więc kierujmy się najpierw ku jej granicą, żeby jak najszybciej te armię rozbić, a flotę ustawmy tak, żeby zatopić jak najszybciej. Jeszcze nie mówcie, że poszli w... Nie poszli. Oj, szkoda, więc mam tylko Polskę, żeby zatopić flotę krzyżacką, która tutaj gdzieś będzie. No i ogłośmy niepodległość. Nasi sojusznicy przyjęli wezwanie do broni, bardzo mnie to cieszy. I mamy nowego władcę. W sumie to ciekawe, czy on jest losowy. Miałem wrażenie, że Johan Vasa miał być naszym władcą po zakończeniu rebelii. Możliwe, że będzie jakiś event z tym związany. Rozbijamy armię norweskie bez większego problemu. I z tego co widzę, Duńczycy już na nas ciągną, więc lecimy teraz rozbić duńską armię, co też nie powinno być jakimś dużym problemem. No Polacy zajmą się siłą rzeczy zakonem krzyżackim i Brandenburgią. O, nie mówcie, że Oh my god, no serio, musieliście zaatakować Prowansję, ale no jak to? Ale już Anglicy mi się desantują! Ej, to super poprawili zachowanie botów. Desantująca Anglia, gdzieś indziej niż main, to jest coś, czego nie widziałem, powiem wam szczerze, od dobrych kilku lat w tej grze. Teraz nadszedł czas odepchnąć Duńczyków, co też robimy bez większego problemu. Ale im straty zadaliśmy. Ta przewaga w piechocie robi naprawdę różnicę na starcie gry. I w sumie to, co dla nas jest super ważne, to zdobyć jak najszybciej tą fortecę w Lund. Wtedy będziemy mogli odgrodzić Duńczyków od naszych ziem. Ale Anglicy się tutaj zdesantowali. Norwegów na razie olewam i zajmuję mi te tereny na północy. Muszę pilnować tego przejścia tutaj. I w sumie możemy spokojnie naszą flotę dać do cieśnin. Przyspieszę to obleganko. Ej, nawet mogę ostrzelać. To robimy. Ta forteca jest dla nas super ważna. No jak już padła, no to przesuwam się teraz do Norwegii, żeby ją jak najszybciej zająć, żeby nie rekrutowała wojska. Jej dążenie niepodległościowe jest mega niskie, więc siłą rzeczy będzie uczestniczyła w tej wojnie. A tymczasem Polacy atakują zakon krzyżacki. Ej, i powiem wam szczerze, może to jest dobra okazja, żeby zdobyć przynajmniej Gdańsk od zakonu. A jakbyśmy jeszcze mieli Königsberg, to już w ogóle byłoby super. Topimy norweską flotę i na nich trzeba uważać, bo mają ciężkie okręty. No ale to wciąż jest morze zamknięte, więc spokojnie wygrywamy bitewkę i w sumie lecimy dokończyć dzieła. Lol, jak tutaj Duńczycy dotarli, no ale nieważne, Anglicy czyszczą. Bunty duńskie! Topimy norweską flotę, niszczymy duńską armię, prawie całkowicie. Jeszcze szybko zdobywamy przewagę technologii militarnej, mega szybko. Brandenburgia niech płaci nam hajs. No i w sumie zakończmy jej rywalizację z Saksonią i czymś innym.
zawsze dodatkowy prestiż dla nas. Nie no, no po prostu dokonujemy totalnego zaorania Duńczyków, totalnego zaorania. Ta wojna mi poszła tak łatwo, że zapomniałem to kliknąć, więc tak, ogłośmy naszą niepodległość, co dodatkowo daje nam trochę roszczeń terytorialnych. I powiem wam szczerze, mnie tym razem zależy nie na papieństwie, ale żeby protestantyzm pojawił się jak najszybciej. Niestety najpierw muszę ogłosić niepodległość, dopiero potem mogę brać ziemię dla mnie, więc o tak, to mi daje dużo agresywnej ekspansji, nie ukrywam, przydałoby się też brać pieniążki, ale jakoś z tym sobie poradzimy. Nie jest dla mnie aż tak super istotne, żeby zdobyć ziemię w regionie Lubeki, przynajmniej nie teraz. Wolę zdobyć Gdańsk i Königsberg, to nam da gigantyczną przewagę w handlu na Bałtyku. Już teraz mamy 37%, mając Gdańsk i Königsberg, więc już będzie tylko i wyłącznie lepiej, szczerze mówiąc. I tak to kończy naszą wojnę z Duńczykami. Rise of Swedish Kingdom. I wszędzie dostajemy roszczenia terytorialne. Super. Johan Vasa będzie naszym nowym królem i powstanie szwedzka monarchia. Nie no dobra, 6-4-4 to znacznie lepszy władca niż 4-2-2. Jeszcze jaki bonus dostaliśmy, niesamowite, 10% do produkcji, mega mocne. Tak, jakby co, to pamiętacie, że możecie dawać tutaj Alt F4 i to rolować. Mnie się po prostu nie chce. W zasadzie od razu rozwiązuję kompanię najemną, nie będziemy jej potrzebowali, a flotę moodballujemy. W kolejnej wojnie z Danią również nam się przyda. Fortecy na Prusach raczej kasuję, nie będą mi potrzebne. No i tutaj warto się zastanowić, czy na przykład nie wypuścić Gdańska, bo on dostaje swoje własne misje teraz. I w sumie tak zrobię. Misje gdańskie skupią się, z tego co widzę, na podboju właśnie Prus, więc możliwe, że zaraz tutaj też dostajemy roszczenia. Jakieś tutaj chyba też na Devingu były i tak dalej, i tak dalej. Możliwe, że kiedyś zagram Gdańskiem, by the way, a na razie to też Königsberg mu przekaże. Oczywiście od razu mu ustawiam, żeby przesyłał nam handel i czas wybrać naszych rywali, którym oczywiście jeden będzie zakon, na pewno Nowogród też musi nim być i Duńczycy jak najbardziej. Dyplomacja się troszeczkę opiernicza, więc na pewno wyślimy ich do poprawienia relacji z sojusznikami. Jak wygląda sytuacja z Nowogrodem, do którego również dostaliśmy roszczenia? Ej, mamy nawet na Livonian order roszczenia. Lecimy! Nie no, zbijam się. Za chwilę zaatakujemy co najwyżej. No na razie jeszcze nie pokonamy Litwy i Nowogrodu razem, ale za jakiś czas. Teraz przed nami stabilizacja królestwa zdecydowanie, ale też bardzo fajnie wygląda droga naszego rozwoju dalszego. Kierunek Nowogrodzki oraz Liwoński. Potem na przykład możemy przejść na zabezpieczenie linii Bałtyku. No i co najważniejsze, po zdobyciu całego tego obszaru mamy możliwość odtworzenia Unii nad Norwegią. Polska zrywa sojusz, nic w tym dziwnego. Mamy bardzo dużo pożyczek. Pierwsze, które spłacam, to też za 4%. Specjalnie ziemię w tym celu sprzedałem. I powiem szczerze, że dostajemy teraz tak dużo punktów militarnych, że fokus mimo wszystko robię na punkty administracyjne. Mamy dużo do podbijania, dużo idei do rozwinięcia, więc zmieniamy nastawienie. I tak też zatrudnimy jakiegoś doradcę. No do stabilności w sumie niech będzie. Siatka szpiegowska też nam się przyda. Powiem szczerze, że mamy jeszcze jednego fuksa. Sojusz z Burgundią. Charles na tronie. Jest szansa, że Burgundię dostaniemy pod Unię. Dobra, zaatakujemy Livonię, zanim weźmie jakieś mocniejsze sojusze. Myślę, że teraz jest dobry moment, ale oczywiście bez Rygi. Narwa będzie naszym głównym celem do zdobycia. Co prawda nie mamy jakiejś przewagi dużej liczebnej, ale tak czy siak powinniśmy bez większego problemu dać sobie z nimi radę. Bo na morzach raczej topimy naszych przeciwników. Pięknie ich topimy. Mam chyba za dużą flotę i tutaj widzę pewien problem finansowy dla mojej Szwecji. Jest możliwe, że będziemy ją sprzedawali po tej wojnie. Myślę, że taki władca mnie zadowala. 11 punktów to całkiem niezły. Livonię rozbijamy pod dowództwem naszego wspaniałego króla, ale ich zmiażdżyliśmy. No i w sumie też ostrzelajmy wybrzeże. Ech, i nie mogę niestety brać wszystkiego, ale robię tak, żeby w zasadzie nikt mi nie podbił Livonii. W przyszłości weźmiemy więcej dla siebie. Dlaczego tak? No bym miał taką koalicję tutaj, że nie dałbym rady. No ale Ryga zdobyta, najważniejsze prowincje tak naprawdę zdobyte, więc jeszcze bardziej umacniamy nasz handel na Bałtyku. I tak mamy już okno na wschód. Jak tak spojrzę teraz na Holy Roman Empire, to zobaczcie, co tu zrobiła Lubeka, Czechy i tak dalej. Masakra! Jak to blobuje wszystko? W sumie za punkty dyplomatyczne będę dalej Skogen dewował w pierwszej kolejności. Wszystko, co możemy. Pamiętajcie, że jeżeli idzie o technologię, zawsze możemy ją mieć spokojnie dwa techy do tyłu w stosunku do tych naszych głównych technologii, które rozwijamy na bieżąco, żeby nie dostać kary za korupcję. Weźmy trochę pieniędzy od Anglii, bo już naprawdę źle z moim skarbcem. Ej, Czechy zostały husyckie. Zawarłem sojusz z Gotlandią, żeby przestała mnie piracić i w sumie nie wiem, jakim cudem to może
możliwe, ale zawarłem. Coś dziwnego jest tutaj z koalicjami. Ja powinienem dostać koalicję na twarz, a jej nie mam. Ej, a nie miałem mieć jakiejś swojej własnej formy rządów? No nieważne, mam feudal nobility i weźmy nasze rozwinięcie i myślę, że wezmę ten bonus Noble Officer Corps, bo to wpłynie na jakość naszej armii. I w sumie prowincje, które tak dewuje, no to te wszystkie z żelazem oraz oczywiście dalej z kogiem, bo tutaj mamy miedź, więc jest to bardzo duże dobro. Nie ma to znaczenia, jeżeli idzie oczywiście o goods production, modifier i tak dalej. Czas wybór pierwszych idei i powiem szczerze, ja pójdę pod jakościowe, bo dostaniemy 10% do piechoty oraz w późniejszym etapie planuję wybrać innowacyjne, co znowu da nam dodatkowe 15% do siły piechoty. Mega mocne combo. Alternatywą mocno się zastanawiam też nad ofensywnymi ideami, które przyspieszyłyby zdobywanie fortec po prostu. I w sumie nawet dobrze, że rozbudowuję dalej z kogiem, bo widzę, że mamy takie misje ekonomiczne związane z tą kopalnią później. Normalnie tą misję klikałbym znacznie później, jak zwykle około 11 poziomu technologii administracyjnej, dyplomatycznej, militarnej, no ale uczymy się grać Szwecją, przechodzę to sobie, więc biorę ją od razu jak mogę. Ha! Jedyne 1500 golda! Easy! I muszę mieć 12 lekkich okrętów. No też możemy to zrobić. Pamiętajcie też o konkursie z Enebą, wystarczy, że klikniecie w dowolny mój z linków w opisie, zakupicie jakąś grę, nawet za złotówkę i macie szansę do wygrania jednego z trzech kluczy do Lions of the North. Zwycięzcy dostaną klucze w piątek na maila. Nie! Ci buntownicy już nie mogli. Ciężki wybór, kto ma być naszym kolejnym rywalem. Czeka nas wojna z Litwą, więc mimo wszystko ją weźmy na rywala. Widzę, że paradoks się wycwanił, bo okazuje się, że maksymalnie centrum można ulepszyć o jeden poziom do drugiego poziomu. Informacja o tym maksymalnym ulepszeniu pojawia się wtedy, kiedy macie tutaj samemu sobie ulepszycie do drugiego. Ale się wkurzyłem, cwaniaczki z paradoksu. Nie ma już darmowego trzeciego poziomu. Aha, bardzo ważna rzecz, musimy spłacić dług wobec szlachty. Coś, co zrobiliśmy wcześniej, oh my god! Musimy zbudować w Sztokholmie fort. Atakujemy Zakon Krzyżacki, gdzie głównym celem będzie zdobycie Memelu, chociażby wzywamy oczywiście osobno Danię i do pomocy Burgundię. I duńska flota dostaje wpiernicz. Widzę, że zakon jest rozchwytywany, a my wróćmy do obrony naszego własnego terytorium, bo jest pod okupacją tych miernych Duńczyków i Norwegów. Boże, Szwecja już jest tak OP, że powiem wam szczerze, po tej wojnie lecę wojnę o Norwegię, no bo czemuż by nie. Bitwa o Sieland i tutaj łatwo nam nie poszło. Straciliśmy chyba nawet jakiś okręt, albo i nie. Nieważne, Sieland zdobyty. Myślałem, że zobaczyłem nagle reformację, a mamy 69 rok. To tak nie za bardzo, nie? I biorę tylko tyle prowincji, żeby wykonać kolejną misję i trochę pieniędzy. Musimy się pospieszyć niestety, więc Dania wypada z tej wojny. No i zabieramy resztę od zakonu, wszystko co mogę. Pruskie ziemie zrobione i w sumie wszystko niech leci do Gdańska. No nie, teraz na 6 lat w tym momencie. Aha, potrzebuję też wypełnić 4 agendy dla nobility, okej. Okay. Chciałbym wiedzieć, jakim cudem Litwa wmieszała się w ten konflikt, mając to już z Polską. A to nam daje, proszę państwa, okazję do ataku na Nowogród, bo Litwa nie ma żadnej armii. Pół armii wysłam na Lubnię, żeby zostało oblężone, a resztę rozsyłam do oblegania pozostałych niepilnowanych prowincji litewskich. Powiem wam, że widzę tutaj takiego galapującego konia, kopyta, taki ten, tu ogon nie niebieski. Widzicie to też? Ty tylko coś ja mam nie tak z głową. Za dużo husarii! Ej, i nowe skrzydła są czarne. O, właśnie coś takiego widziałem. Kto widział to samo, niech zostawi lajka. No to Litwa nam płaci, ale raczej żadnego terytorium nam nie da. Szybki desant. Trzeba rozbić armię Nowogrodu, które stoją na moim forcie. Wykorzystajmy naszą przewagę. Ale mam dyscypliny! Wszystko! Wszystko! O nie, nie wszystko. Tu jest 0, tu 4. To nie. Co oni zrobili tej Litwie? Oh my god! Co oni zrobili? Zaporoże, Smoleńsk. Nie, to jest Mołdawia. Co robi tu Mołdawia? Od Nowogrodu biorę wszystkie najcenniejsze prowincje. Nie wiem, ta koalicja co się nie zawiązuje, więc na razie podbijajmy ziemię kolejne. Jednocześnie mamy kolejną reformę rządową. Muszę się mocno zastanowić, co ja chcę. Promocja kultur, czy zmiana kultur. Ale chyba znowu wezmę tą reformę, która mi przyspieszy cały dalszy rozwój, bo jest to naprawdę kurka dobre, zwłaszcza do momentu, kiedy możemy coś zmienić. Więc tak,
tak, biorę tą reformę. I szybko atakuje Liwonię, zanim wejdzie do koalicji, bo już się zaczęła jednak zawiązywać. Polska pierwsza weszła. No i co ja mogę chcieć? Mniejszą autonomię. No nie, znowu. Dobra, po tej wojnie ja tu buduję fortecę. A, crash! Kończymy wojnę i w sumie nie jest aż tak źle. Coś za dużo tych fortów mam, to może niektóre pokasuję, te mniej przydatne. No i wypełniliśmy zadanie dla szlachty. Nawet fajne bonusy to nam daje. I to nam daje teraz możliwość stabilizacji naszego królestwa oraz koronę polską? Okej. I powiem wam szczerze, ja zaraz zrobię Alt F4, bo nie wiedziałem, że da mi to możliwość posiadania Polski na Unię, ale zobaczcie tutaj kolejna rzecz. Podbijamy po prostu Polskę staromodnie. We will conquer them old fashioned way. Śmieszy mnie to nawet. Albo możliwość zawarcia sojuszu z Polską. Nie. Chcemy Unię. No ale koniecznie muszę zbudować warsztaty dla tej jednej prowincji. Dość mało pieniążki mi na to daje. No i przed nami dość długi okres regeneracji po wojnach. Militarna reforma Gustawa i to prowadzi nas do reformy armii. Do końca Grek, tańsza piechota, zwiększone morale, a może pójdziemy w zajemników? Nie. Albo rozwój marynarki? Nie. Lecimy w armię lądową. No i nasza ekonomia już jest taka dość ładna. Czechy wpadły pod Unię z Austrią, a w zasadzie Austria sobie to wywalczyła i jak na razie nikogo to nie obchodzi. Prawie. Ale teraz Austria od razu sięgnęła po koronę węgierską. No teraz mnie czeka, tak jak mówiłem, dłuższy okres pokoju, więc wykorzystuję to do budowania i zwiększania naszej siły handlowej w regionie Bałtyku oraz Nowogrodu. Zapomniałem, co tutaj jest. No ale ładnie, technologia do przodu. Income mamy. Tylko z wojskiem mam problemy, bo nie mam manpowerka. I Węgry padły pod naciskiem Austriaków. Ej, czy to nie powinno być jakaś koalicja? O, taka, na przykład taka duża. Mów, Polska jest w koalicji przeciwko mnie, a nie przeciwko Austrii. Ustawione. Zwasalizowałem Gotlandię. Warsztaty chyba też. No prawie wszędzie zbudowałem, gdzie się to opłacało. Ale Austria przygięła, nie mogę. Teraz chciałaby sojuszu, oj nie. A nam zostaje wykonać nic innego jak misję na naszą kopalnię. I zwiększa poziom monumentu o 1. Ciekawe, czy jakbym go rozwinął wcześniej za 2500, to bym miał dostał trzeci. Sprawdźmy to. Rozbudowałem daleskogen do drugiego poziomu. Ej, znowu to przewidzieli, no nie. Ja się tak nie bawię. Muszę przyznać, że w Paradox chyba zaczął grać we własne gry. Duża zmiana na plus w sumie. Dlatego ja rozwijam moją kopalnię złota. Myślę, że to jest jednak najlepsze rozwinięcie niż pozostałe rzeczy. Bo już dostajemy od razu plus 6 do produkcji. O, autonomia w dół jeszcze. Jedna prowincja daje mi 10 golda. Noż masakra. No przecież 1/5 mojego inkomu to jest daleskogen. I dalej mamy industrializację Szwecji. Okej, zginął mi władca, ale niech żyje. Królowa. Oj, będę ją przedłużał. 4-3-3 doradców mam. Super sprawa. Ekonomia sobie hula w najlepsze. Mam już manpowera troszeczkę, więc niech mi się rozwiąże koalicja i toczymy dalsze wojny. Jakby to powiedzieć, ktoś dostał Burgundię. I na tron też mi wszedł kolejny władca, bo mi królowa umarła. Bardzo młodo, 46 lat miała. I od razu wyszło nam wszystko z koalicji. Tylko mnie teraz chyba czeka wojna u niej z cesarzem, prawda? Może zawrzyjmy jednak z nim sojusz? A to oznacza, że możemy walczyć o kolejną Unię. Przynajmniej taką mam nadzieję. No i toczę wojnę z Danią o Unię nad Norwegią. Cesarz żąda od nas prowincji. Nie. Ale jak to? Przecież sojusz z nimi miałem. Ups. Tego nie przewidziałem. Przynajmniej tyle, że z automatu Anglia dołączyła do tej wojny. Unia nad Norwegią przejęta. O, to jest to. I to mi da bardzo potrzebne bonusy militarne. Nie wiem, zatrudnią tą kompanię totalnie dużą jakąś taką. W sumie mamy szczęście, bo kończę też rozwój moich idei, a wiecie co to oznacza? Odpalenie polityki do Infantry Combat Ability. Nasza piechota w tym momencie jest no trochę lepsza od przeciwnika. Niech najpierw się nam wbija armia najemna. 4, 5, 4, 310 dyscyplinki. Pięknie. Przydałaby się jeszcze arta, ale nie robimy jakiś taki duży strach. Czy te bonusy teraz nie działają na przykład na armię najemne? To byłoby złe? No bo tutaj jak wbiłem się normalną armią, anihilacja. Ale serio, ta Anglia jest tak pomocna. No zobaczysz, 40 tysięcy wojska tutaj rzuciła. Mega OP. Są te zmiany w zachowaniu AI. Wreszcie ktoś to ogarnia w Paradoksie. Co ja im tu robię? Niesamowicie mocne. Ta piechota moja to miażdży totalnie. Kolejny stack wipe. Ja lecę tutaj dalej. Chodźcie. Ohohohoho. Chodźcie tu, moja floto, chodź moja floto. Oj, nie, myślałem, że się rozdzielą, trudno. To może ich nie zniszczę, ale duże straty zadam, zawsze coś. Uderzmy dal na Węgrów, zdobyłem stolicę i na Wiedeń. Znaczy Legnicę, nie stolicę. Kobiety.
Nie. Przez sekundę myślałem, że mam wojnę z Osmanem, ale na szczęście mają Moskwa. Totalnie zaorałem przeciwnika, totalnie. I tak sobie pomyślałem, że w sumie fajnie będzie wypuścić Czechy w ramach nagrody, no bo Węgry no to takie słabiutkie są, ale Czechy, no i to mnie w zupełności zadowala. Dlaczego Czechy? Po prostu znacznie to osłabi Austriaka. I myślę, że też będzie to dobry moment, skoro mam armię najemną, tak czy siak już zaciągniętą, to może czas wysunąć roszczenia do korony polskiej, prawda? I to jest przykład na to, że trzeba bardzo dokładnie teraz czytać te wszystkie opisy, które tutaj są, bo nie ta misja daje nam możliwość podbicia Polski. Ta misja zmienia nam kolejną, The Kingdom of Poland misję, bo teraz, żeby tą wypełnić, muszę wprowadzić Wazów na tron i dopiero wtedy dostanę roszczenia do tronu polskiego. Jeżeli chcecie zobaczyć kraj, który potrafi wystawić tak potężną piechotę jak ta szwedzka, którą dzisiaj widzieliście na odcinku, polecam odcinek z Macedonii.